Witam serdecznie na kanale Buntownik Jutra. Dzisiaj coś zupełnie innego niż zwykle, bo Państwo bardzo lubicie materiały, które są zwarte, przepełnione informacjami i krótkie, bo czas cenny i na pewno, szczególnie teraz mamy go niewiele, a chcielibyśmy się wiele dowiedzieć. A tymczasem dzisiaj dłuższa audycja, jak na ten kanał, to bardzo długa, bo na pewno godzinę nam to zajmie. Ale mam nadzieję, że równie przepełniona informacjami, bo chcielibyśmy razem z moim gościem, bardzo ważnym gościem, którego cieszę się, że udało się zaprosić do tej rozmowy. Chcielibyśmy chyba cały ten problem, który nas teraz dotknął, zawrzeć w jakieś takie ramy i przynajmniej w skrócie przedstawić, czyli co się dzieje teraz, z czym będziemy mieć do czynienia jutro, dokąd to wszystko zmierza i nawet skąd to wszystko wyniknęło. Z drugiej strony mikrofonu mój dzisiejszy gość, czyli autor książki Tech, krytyka rozwoju środowiska technologicznego. Książki, która w dobie teraz trwającej zarazy stała się już chyba pozycją kultową. Był moment, że nawet trudno było ją zakupić. Jeżeli ktoś jej jeszcze nie zna, to serdecznie do tego zakupu polecam, zapraszam. Jest tam bardzo dużo ważnych informacji, takich, których w zasadzie nigdzie łatwo Państwo nie znajdą, przynajmniej w języku polskim. No i witam Cię serdecznie, Janku. Jan Białek jeszcze raz z drugiej strony. I od razu pierwsze pytanie do Ciebie. Witam wszystkich i witam Ciebie i wszystkich słuchaczy. Co się tak naprawdę dzieje już od ponad półtora roku? Z czym my tu mamy do czynienia? Wiemy, że no choroba chyba nie taka straszna, jak się zapowiadała. No to dlaczego świat pogrąża się w chaosie? No więc głównym, tak żeby może Państwo mogli zrozumieć, co jest głównym, że tak powiem, wydarzeniem, które się obecnie odbywa na świecie, które zostało zaplanowane, no przynajmniej można powiedzieć, że takie konkretne plany od 50 lat są już publikowane we wszystkich specjalistycznych książkach, publikacjach, to głównym tematem tego okresu, w którym teraz żyjemy, mniej więcej do roku 2050, to jest tak zwane przejście postindustrialne, czyli mieliśmy mniej więcej 100 lat temu budowę tego okresu industrialnego, czyli mieliśmy elektryfikację, budowę fabryk, budowę elektrowni, budowę całego tego świata, w którym żyjemy, wielkich miast, to wszystko, co nas otacza. To był szok kulturowy, to była potężna zmiana z takiego, powiedzmy, życia agrarnego i małych miasteczek, powiedzmy, tam odbywał się handel, do przejścia w tę erę, że tak powiem, industrialną, mechanizacji życia, mechanizacji rolnictwa itd., itd. I to był wielki szok i to były wielkie zmiany. Wojny, rewolucje i tak dalej się odbyły w tym całym okresie i one były zaplanowane głównie w Wielkiej Brytanii, te wszystkie zmiany i część jakby produkcji tej całej industrializacji odbywała się właśnie tam i w Stanach Zjednoczonych i oni jakby przeprowadzili ten cały proces. I teraz ten proces postindustrialny jest dokładnie z tego samego punktu wychodzi, czyli Wielka Brytania, Stany Zjednoczone jako główni planiści tego systemu postindustrialnego i teraz to się odbywa, znaczy to będzie wszystko wdrożone. Z tym się wiążą potężne rewolucje i zmiany. W ogóle, tak jak oni zapowiadają, to nie jest tylko to, że wprowadzimy pewne zmiany technologiczne, tylko ta rewolucja postindustrialna, ona będzie się charakteryzowała głównie tym, z punktu widzenia planistów, tych, którzy rządzą światem, którzy mają największy kapitał, że o ile w procesie industrialnym główną zasadą, głównym problemem była kontrola produkcji i dlatego stworzono komunizm, żeby kontrolować produkcję, żeby kontrolować ludzi, którzy będą w fabrykach produkować, którzy będą tanio produkować pewne rzeczy i trzeba było tym zarządzać, czyli kontrolować przede wszystkim produkcję, siłami produkcji, żeby zdobyć przewagę, to teraz, ponieważ produkcja będzie zautomatyzowana, to głównym tematem tej ery postindustrialnej ma być kontrola człowieka. W związku z tym to wszystko, co dzisiaj się dzieje, to jest przejście, jakby żeby ludzi wypchnąć z tego środowiska pracy
fabryk, tych wielkich, że tak powiem, miejsc produkcji, wypchnąć ich na zewnątrz, a jednocześnie kontrolować całą populację, żeby ona się nie zbuntowała i żeby ją pchnąć w odpowiednie rejony. To jest taki generalny szkic tego, co się dzisiaj dzieje. Czyli chcesz powiedzieć, że nie powinniśmy się spodziewać polepszenia sytuacji, przynajmniej takiego ustabilizowania się w miarę dobrobytu, jaki znaliśmy przed tym kryzysem, że te słowa, które padają z niejednej mównicy, że już nigdy nie wrócimy do tego, co było, są w zasadzie oczywistością i nawet jeżeli ten koszmar nie będzie tak przerażający, jak niektórym się zdaje, to na pewno nie będzie to co, do czego się przyzwyczailiśmy. No nie, bo tutaj wszystkie dokumenty, które udało mi się zbierać i też pomagali mi ludzie zbierać, one wskazują na to, że te przejście będzie charakteryzowało się jakby czymś, co jeżeli możemy się do czegoś odwołać, to będzie jakby forma, to tak jak oni pisali, przyjaznego faszyzmu, czyli te wszystkie rzeczy związane z ustrojem, gdzie państwo razem z korporacjami rządzi, tylko że oni pisali, że no nie będzie takiej formy silnej represji, jak była w III Rzeszy. Natomiast z drugiej strony wszystkie technologie, które będą wdrażane, one mają jakby wpisane w sobie to, że ludzie muszą ponieść koszt jakby zbudowania tych wszystkich technologii. Czyli tak jak dzisiaj mamy, ludzie są w szoku, że ceny energii drożeją straszliwie i że to jest jakiś dramat i co teraz będzie. No my mamy badania korporacyjne sprzed 10 lat, kiedy oni już wszystko zaplanowali, że ceny energii, ponieważ musi być przebudowa całego systemu energetycznego, tak jak na przykład w Europie, i oni oficjalnie powiedzieli, że my teraz będziemy przebudowywać ten system energetyczny w Europie i to będzie trwało do roku 2050 i mniej więcej do roku 2040 te ceny będą raptownie szły do góry, czyli przez kolejne 20 lat. Czyli to, że teraz rosną szybko, to będą cały czas szybko rosły do niebotycznych, że tak powiem, poziomu. I dopiero około roku 2050 one spadną do poziomu, w którym oni pisali, czyli mniej więcej 2000, jak sobie powiemy, 10-15, tak jak wyszedł ten raport, to dopiero te ceny wrócą do jakiegoś takiego normalnego poziomu. Natomiast za to wszystko ludzie będą musieli zapłacić. I oni pisali, że głównym problemem przebudowy nie będzie to, żeby to przebudować, bo można zatrudnić firmy, można zbudować te wszystkie nowoczesne elektrownie, ale problemem będą ludzie, bo będą musieli za to zapłacić. I oni już wtedy przewidywali bunty społeczne związane z biedą energetyczną. No to, co teraz się po prostu już w niektórych krajach dzieje, a co będzie się po prostu pogłębiać, szczególnie tutaj na północy, gdzie jest zimno. Więc tu mamy całą serię, jakbym miał tutaj wymieniać te wszystkie technologie, to myślę, że mogę Państwa odesłać do książki, żeby się Państwo mogli z tym zapoznać. Natomiast wszystkie te nowoczesne technologie, te 5G, te wszystkie systemy właśnie przebudowy energetyki, czy zmiany w ekonomii i tak dalej, one wszystkie będą miały potężne koszty. Te koszty będą przeniesione na społeczeństwo, na populację. Więc nie będzie lepiej. To, co Zachód nam proponuje, to jest kolejne właśnie 20-30 lat ciągłych kryzysów na każdym poziomie, łącznie z tym, że teraz oni planują, że właśnie niedługo będą braki żywności. I dlatego już co bardziej wpływowi ludzie na świecie kupują ziemię mniej więcej od 10 lat. I duże przedsiębiorstwa kupują ziemię i to w Afryce, i w ogóle w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. Teraz Bill Gates wykupił, to jest chyba największym obszarnikiem w Stanach Zjednoczonych, wykupił ziemię, bo już wie, że ceny będą po prostu drastycznie szły do góry. Ale czekaj chwileczkę, bo mówisz tutaj o nich i mówisz o tym, że są jakieś plany. No ale moment, czy mógłbyś trochę skonkretyzować, żebyśmy wiedzieli, że Jan Białek nie napisał swojej książki, no wysysając tę informację z palca. Jacy oni, jakie dokumenty, co to za ciała są w ogóle, czy to są tajne ciała, czy my mamy dostęp do tych dokumentów? Skąd ty masz dostęp do tych dokumentów? To znaczy, generalnie cała książka jest oparta na dokumentach, więc tam jest kilkaset
dokumentów oficjalnych, z oficjalnych instytucji, które najbardziej się liczą na świecie. I więc wszystko jest podparte dokumentacją. Więc to wszystko, co teraz powiedziałem, tam wszystko jest udowodnione i jest przekazane. Więc w związku z tym te informacje nie są tajne. One są rozproszone. W ten sposób ciężko jest zrozumieć, co się dzieje na świecie, ponieważ jakby ze względu na specjalizację i rozproszenie tych informacji trudno jest to wszystko złożyć do kupy i stworzyć taką wizję przyszłości, jak to się dzieje. Natomiast są instytucje, które 100 lat temu zostały założone oficjalnie. To były instytucje powołane przez bilionerów, tak jak teraz mamy Billa Gatesa czy jakiegoś Sorosa. No to 100 lat temu w Wielkiej Brytanii osoby, które były z korony mianowane i miały monopole na handel na przykład złotem, czy diamentami, czy herbatą, czy opium, czy jakimikolwiek tam innymi rzeczami, to byli bilionerzy na tamte czasy. Jakby Wielka Brytania była imperium, które ogarniała prawie cały świat. I te grupy, kiedy imperium zaczęło się zwijać pod koniec, właśnie tam na początku XX wieku już zaczęło jakby cofać się ze względów tam ekonomicznych, to ci ludzie założyli fundację, takie na dzisiejsze moglibyśmy to nazwać. I to była grupa Rhodesa, on był miliarderem na tamte czasy i on założył, wydał swoją wolę, co on chce dalej zrobić. I tam było napisane, że oni chcą po prostu dalej utrzymać Imperium Brytyjskie, tylko ono zmieni swoją formę, czyli z takiego, można powiedzieć, oficjalnego, widocznego imperium, gdzie wojska są rozlokowane po świecie i, że tak powiem, wykradamy dobra z krajów na całym świecie rozsianych. No teraz te kraje jakby odzyskają, powiedzmy, znaczy zostaną stworzone demokratyczne kraje, my wyszkolimy elity tych krajów i one będą z nami współpracowały dokładnie w taki sam sposób jak wcześniej, tylko całe koszty prowadzenia krajów będą przeniesione na lokalne populacje. I co zostało zapisane w tym testamencie Rhodesa, że on tworzy właśnie taką grupę parareligijną, która będzie budowała imperium globalne i z tej grupy wytworzył się największy think tank na świecie, to jest Chatham House, który w Polsce czy w Europie się nazywa, czy w Stanach Zjednoczonych CFR. I oni produkują te dokumenty. My mamy te wszystkie dokumenty. Oni wiedzieli, że będzie druga wojna światowa, bo te dokumenty też przed drugą wojną światową były publikowane. Oni to wszystko planowali, wiedzieli dokładnie. No i to byli najbogatsi ludzie w tamtym okresie na świecie. Więc dzisiejszy Bill Gates to jest nikt. Ci ludzie stworzyli. Więc mamy te wszystkie dokumenty i więc wiemy, że jest grupa ludzi, którzy od 100 lat są szkoleni na całym świecie, żeby te Imperium Brytyjskie, czyli Imperium Globalne, bo oni pisali, że oni chcą rząd światowy stworzyć i to jeszcze mamy te książki z 1938-1937, gdzie oni oficjalnie na tych spotkaniach Chatham House, wtedy to się jeszcze nazywało Royal Society of International Affairs, które były wspierane przez króla, przez koronę brytyjską. I oni oficjalnie pisali, że oni chcą po prostu na całym świecie mieć to Imperium Brytyjskie, tak? Czyli stworzyć rząd światowy. Więc nie, to nie są rzeczy, że tak, bo ja też kiedyś myślałem, że to jest no jakaś taka, powiedzmy, teoria spiskowa czy jakaś rozrywka intelektualna, ale kiedy sprawdzimy te wszystkie dokumenty, to się okazuje, że no rzeczywiście są te grupy, rzeczywiście one są najbogatsze, one są najbardziej wpływowe, one tworzą politykę dla wszystkich krajów na świecie. Mhm. I w ten sposób dalej, że tak powiem, te fundacje, te grupy tworzą podfundacje, które już tworzą plany konkretnie, na przykład dla ekonomii, dla rozwiązań technologicznych, dla militariów i tak dalej, i tak dalej. Jak sobie pozbieramy te wszystkie dokumenty z tych wszystkich podgrup głównych, no to dokładnie nam się tworzy ten obraz rzeczywistości, który oni zaplanowali. I to jest cała seria książek. To jest około, można powiedzieć, 100 książek, które rok po roku zostały wydawane przez te grupy. I możemy prześledzić po prostu, jak się rozwijały te koncepcje budowania po prostu globalnego systemu, który dzisiaj już również na podstawie oficjalnych dokumentów, na przykład wywiadu amerykańskiego i europejskiego, oni piszą, że około 2025 roku oni planują
żeby już było pełne globalne zarządzanie. Co prawda oni się zastrzegają, że to nie jest globalny rząd, no ale wiemy, że są te dokumenty i oni dokładnie opisali też te zdarzenia, które dzisiaj się dzieją. To znaczy oni pisali, jeżeli się odniesiemy do dzisiejszych czasów, żeby Państwo mogli zrozumieć, co się dzisiaj dzieje i w jaki sposób te globalne siły myślą. No one myślą strategicznie w obszarze całego świata. I oni pisali, że jeżeli dojdzie, to były dokumenty z 2010 roku, że jeżeli dojdzie do powrotu do tego, że ludzie chcą wrócić do państw narodowych i będą jakby, czyli będzie się zwijać Unia Europejska, czy te unie różnego rodzaju, takie szersze współprace międzynarodowe będą się zwijać, czyli globaliści będą tracić tą swoją siłę, no to te wywiady powiedziały, że one rozpoczną trzy główne, można powiedzieć, takie uderzenia, żeby utrzymać globalny system kontroli. No i to będzie epidemia, to będą migracje masowe i to będą konflikty wokół Arktyki. Żeby troszeczkę, pozwól, że wejdę ci w słowo, chciałem trochę ten kontekst jeszcze zarysować ogólnie, żebyśmy nie poszli za daleko. Nie jest chyba dla nikogo teorią spiskową ani tajemnicą fakt, że cywilizacja Zachodu zdominowała cały świat w pewnym momencie i Imperium Brytyjskie, a później kontynuacja w formie Stanów Zjednoczonych i tak zwanego Pax Americana wyznaczała praktycznie rytm na całym świecie i ta cywilizacja i to, co ona stworzyła, w zasadzie służyło za podwaliny systemu, który się utworzył już po II wojnie światowej. I dokumenty, o których wspominasz, te mniej znane, to na pewno trzeba sobie troszeczkę głębiej poszukać, bo to są też stare dokumenty, tak jak mówisz, sprzed 100 albo nawet więcej lat. Natomiast oczywiście na bieżąco możemy śledzić wydawane tak zwane white papers, albo blueprints, jak to woli, też organizacji po prostu międzynarodowych typu ONZ, czy też Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, co ja też czasami robię i tam po prostu są plany gry, że tak powiem. Można łatwo to sobie wszystko potem posklejać. Są oczywiście też te ważne fundacje, o których już nie jeden słyszał, czyli Fundacja Rockefellera, czy Fundacja Carnegie, a jeśli chodzi o Fundację Rockefellera, to tam jest archiwum i można sobie nawet ściągać ich raporty bardzo, bardzo stare, tam z początku XX wieku i przeglądać nawet ich analizy między innymi pandemii, grypy, hiszpanki i różnego typu eksperymentów, które przeprowadzali. Nie jest to tajne, tylko trzeba troszeczkę się postarać i trzeba znać język angielski. To jest chyba główny problem w Polsce, że nikomu się nie chce tak dużej ilości tekstu czytać i nie jest to łatwe i to długo trwa. Natomiast żeby jeszcze dopowiedzieć ten początek, każda cywilizacja nie tylko oczywiście narzuca siłą ten porządek, który wprowadza, ale także emanuje kulturą. I tutaj w przypadku Wielkiej Brytanii, co pewnie za chwilę gdzieś tam też się u nas pojawi, ważna jest tak zwana krytyczna teoria zasobów Thomasa Malthusa, która się pojawiła na początku XIX wieku, czyli tego, że ludzi będzie coraz więcej i będziemy za dużo zużywać i w końcu zniszczymy naszą planetę. I to jest jedna z takich filozoficznych chyba podstaw tej cywilizacji, obok drugiej teorii Darwina, która też jest bardzo istotna w kontekście tego, co się dzieje, moim zdaniem bardziej w takim właśnie kulturowym aspekcie, która wyznacza to, co się dzieje także w myśleniu naukowym. I jeszcze trzecia rzecz to jest też to, że nauka nam się troszeczkę zmieniła już powoli od początku XIX wieku i czym dalej, tym bardziej nam się zmieniała z nauki w stronę scjentyzmu, moim zdaniem, czyli bardziej zaczynała być wiarą niż nauką. Niektórych teorii czy tych hipotez w zasadzie nie udowadniano, co zgadzano się z nimi po prostu przez zatwierdzenie demokratycznej większości, a dzisiaj to już po prostu jest jakieś wynaturzenie, które w zasadzie wystarczy, że jakiś naukowiec podstawi coś pod model komputerowy i w zasadzie jak stworzy odpowiedni model, to wyjdzie mu co chce, a niektórzy się śmieją oczywiście, że wystarczy mieć dobre granty, żeby uzyskać też wynik naukowy, jaki się wymaga od naukowca. I te podstawy, żeby zrozumieć, skąd się biorą w ogóle pomysły niektórych globalistów, że ludzi jest za dużo i że
łączy się to z katastrofą, skąd one się biorą, no to trzeba właśnie sięgnąć do Malthusa. A jeżeli ktoś zna troszeczkę, w jaki sposób funkcjonują państwa od zarania dziejów, czy w ogóle cywilizacje, to wie także, że kluczową kwestią jest w przypadku rządzących kontrola populacji. To nie jest jednoznaczne z tym, że ludzi jest zawsze za dużo, bo czasami jest za mało. Chodzi o kontrolę i o to, żeby po prostu ludzi było tylu, ilu wymaga tego właśnie władza, która musi tą kontrolę nad nimi sprawować. Czym więcej tej kontroli, tym większy wpływ ona może na swoich, że tak powiem, podwładnych mieć i może nimi bardziej sterować. Taki przykład najbardziej chyba dobitny tego już znajdujemy w Biblii i z Imperium Egipskie, gdzie mamy słynną rzeźnię winiątek, prawda? To jest już taki, moim zdaniem, przykład kontroli populacji, nazywany na literę D, której nie chcę wymienić teraz, żeby nam to nagranie nie uciekło. Także dlatego my to wszystko tutaj wiemy, ponieważ przeczytaliśmy kilka ważnych książek i kilka ważnych dokumentów, które, tak jak Jan wspomniał przed chwilą, przynajmniej od 100 lat już w dużej liczbie się pojawiają. A już tak na koniec, żebym skończył jakimś mocnym akcentem, ulubiony mój dziadek propagandy, tak jest nazywany, czyli Herbert George Wells, znany przede wszystkim z tego, że pisze fantastyczne powieści science fiction, tak naprawdę więcej napisał chyba powieści z gatunku social fiction jakiegoś, albo z prognozowania społeczeństw niż nawet powieści science fiction. Jest taka wspaniała książka, której tytuł uwielbiam. Ona się nazywa Open Conspiracy, które tłumaczyłbym chyba na język polski jawny spisek, bo proszę Państwa, ten spisek nie jest tajny. Po prostu on w tej książce dobitnie wskazuje, że plany nie powinny być ukrywane. One powinny być stopniowo ujawniane po to, żeby zdobywać jak największą rzeszę zwolenników, ponieważ jeżeli stworzymy nowy system i nowy świat, w którym większość czuje się, że jest więźniami, to nie będzie sukcesem i to się wtedy nie uda. Dlatego trzeba ludzi pozyskiwać i faktycznie tworzyć jak najwięcej przeróżnych organizacji, których będzie tysiące albo i więcej, i w ostatecznym kształcie będzie tam jakieś gremium zarządzające, jakaś rada naukowa nad całym światem, która będzie przedstawiać plany 5-letnie czy 10-letnie. No i tego typu w zasadzie organy już teraz przy ONZ-cie funkcjonują, czy też przy Unii Europejskiej, i jesteśmy świadkami różnego typu takich właśnie 5-10-latek na skalę międzynarodową. No tak, i tutaj można było powiedzieć, że właśnie z tym przejściem, ponieważ mieliśmy wraz z rozwojem właśnie tego systemu industrialnego, też te elity zachodnie, one doszły do wniosku, że coraz większą rolę będą w tym całym systemie globalnym odgrywali naukowcy. I były na przykład takie książki, na przykład Bertranda Russella, The Impact of Science on Society na przykład, które twierdziły, że dokładnie w jakiś sposób ta przyszłość będzie wyglądała, że naukowcy, tak jak mówiłeś, oni przejmą rolę kapłanów religijnych. Jak w Egipcie. Trochę jak w Egipcie, tak. I tu rzeczywiście następuje taki proces, gdzie z nauką się nie dyskutuje. Ona się stała jakimś takim monolitem i pewne rzeczy się ludziom cały czas teraz narzuca. Widać to już z tym takim bardzo silnym naciskiem na naukowców dzisiaj, na lekarzy, którzy mają odmienne zdania, że oni są po prostu atakowani i jest ekskomunika na nich nakładana, no tak jak mieliśmy to w systemach religijnych. I więc ci naukowcy, którzy tworzyli ten system, którzy byli blisko tych elit angloamerykańskich, właśnie tacy jak Russell, czy tak jak ty wymieniłeś, Wells, czy Huxleyowie, oni też pisali książki dokładnie, jak ten system będzie wyglądał. Więc to nigdy nie była to nigdy nie była tajemnica. Trzeba było po prostu do tego dojść i poskładać te wszystkie elementy do siebie. I już właśnie te książki mają niektóre właśnie po
50 lat, no bo te książki Huxleyów, no to są z początkiem powstania ONZ-u, czyli zaraz po wojnie, i już oni wtedy pisali dokładnie, jak ten system będzie wyglądał. I to wszędzie się powtarza. To samo mówią Huxley, John Huxley, który był szefem UNESCO, to samo mówi jego brat Aldous Huxley, to samo mówi tam chyba wnuk Darwina, który też pisał książki o tym, jak będzie wyglądał system przyszłości, i to samo mówi Russell, i więc ci, te elity intelektualne, które są powiązane z tym establishmentem, który, powiedzmy, finansowym, tak, czy militarno-finansowym, oni cały czas mówili, w jakim to idzie kierunku. No i to idzie właśnie w kierunku coś, co można było nazwać w system, który oni wtedy określali jako socjalizm naukowy, czyli gdzie nauka będzie takim jakby nadrzędnym systemem, który będzie, do którego ludzie będą musieli się dostosować, no i ci kapłani, naukowcy będą eksperci, tak? Dzisiaj już eksperci są już prawie od wszystkiego podawani w telewizji i ludzie powinni się ich słuchać i wykonywać to, co tam im się każe, więc te wcześniejsze prace, tak jak ty wspomniałeś, tam Malthusa i tam są jeszcze wielu filozofów jeszcze brytyjskich, no to dużo tych ludzi po prostu pracowało dla kampanii tych handlowych, które po prostu zajmowały się również między innymi nie tylko podbojem całego świata, ale też zajmowały się handlem opium na przykład na całym świecie. To ludzi, mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę, budowały pierwsze obozy koncentracyjne, te kampanie, i ci filozofowie, i ci naukowcy pracowali dla tych, czyli oni byli pozbawieni już wtedy systemów etycznych i oni właśnie myśleli w kategoriach właśnie darwinizmu, tak jak mówiłeś, czyli przetrwania najsilniejszych, przetrwania najbardziej dostosowanych, i oni po prostu, to jest dla nich system etyczny, tak? Czyli to już nie była cywilizacja, powiedzmy, chrześcijańska, gdzie mamy pewne jakieś normy etyczne czy jakakolwiek inna, tylko to już jest system właśnie przetrwania. No i tak jak niektórzy z tych filozofów pisali, no, że po prostu jak lew zjada sarnę, to on nie będzie za to przepraszał, tak? No po prostu taki jest świat, więc ten świat dzisiaj jest opanowany już na całym świecie w takiej filozofii, czyli właśnie przetrwania najsilniejszych, z czym oni jedną zmianę, którą teraz wprowadzają w systemie postindustrialnym, gdzie najważniejsza jest nauka, najważniejszy jest, powiedzmy, są informacje, oni powiedzieli, że zmiana będzie polegała na tym, że z systemu przetrwania najsilniejszych przechodzimy do systemu przetrwania najmądrzejszych. Czyli wszystkie osoby poniżej jakiegoś, powiedzmy, no tak moglibyśmy sobie powiedzieć, poziomu inteligencji zostaną wyeliminowane przez ten system. Mhm. I może to idzie teraz w takim kierunku, no, z tym, co obserwujemy dzisiaj. No właśnie, z tym, co obserwujemy dzisiaj, powiedziałeś przetrwanie najmądrzejszych, to ja taką didaskalię teraz wprowadzę, bo jest taka książka, nazywa się właśnie Survival of the Wisest, czyli przetrwanie najmądrzejszych, którą napisał znamienity człowiek podobno, Jonas Salk się nazywał, stworzył szczepionkę na polio, która okazała się jednak troszkę tragiczna w skutkach na samym początku i tam były komplikacje ze zgonami. Trzeba było ją wycofać, później on poprawił tę szczepionkę, sam sobie ją zaaplikował swojej rodzinie, żeby udowodnić, że ona działa. No i wprowadzono ją ponownie w ruch. Później tam było jeszcze sprawa patentów na tą szczepionkę. Ten człowiek wychodził na bohatera, ponieważ twierdził, że on takich rzeczy nie ma zamiaru patentować, że to jest dobro ludzkości, to jest wszystkim potrzebne. Jednym słowem, stał się prawdziwym bohaterem swoich czasów, czyli po II wojnie światowej. Tymczasem kiedyś w ręce wpadła mi jego książka, która się właśnie nazywa Przetrwanie najmądrzejszych. I on tam pisze właśnie klasykę maltuzjanizmu, czyli wcale zupełnie co innego pisze w swojej książce otwarcie, niż by się wydawało po takim człowieku. Właśnie w zasadzie dzieli społeczeństwo na dwie grupy. Mędrców, którzy chcą iść i rozwijać się, oraz całą masę, jak on to nazywa, polluters, czyli to jest cytat, czyli takich, którzy zużywają zasoby i po prostu niszczą jeszcze dodatkowo środowisko. I on tam w swojej książce w zasadzie mówi, że ci polluters nadają się co najwyżej na obiekty do przeprowadzania eksperymentów,
A ludzkość w pewnym momencie, już niedługo, pisał tą książkę w latach 60., przejdzie w nową erę ludzkości. I to się dokona poprzez zmianę człowieka, którą wywoła albo naturalna mutacja, ale jeżeli ta mutacja naturalna nie zajdzie, to będzie to można już robić za pomocą mutacji RNA z jego dziedziny, z jego działki, czyli poprzez różnego rodzaju zastrzyki. To jest bardzo ciekawe w kontekście tego, co się teraz dzieje, tej technologii, której się używa. No może ta książka nawet troszeczkę wnioski, które z niej płyną wprowadzić nieco niepokoju, bo człowiek jest konkretny, prawda? Nie jest to żaden spiskowiec, jest to jeden z tych bardzo ważnych ludzi medycyny. A jeszcze dopowiem tylko na koniec, zanim oddam ci głos, że informacje na temat tego, jak ten system był budowany, tej całej kontroli, że są pewne kręgi osób, które nie znamy, osób cienia, nie wyssaliśmy sobie z palca. Słynny historyk amerykański, historyk cywilizacji, Carol Quigley, który wykładał w Georgetown, na Harvardzie, który był bardzo poważany, do dzisiaj nieprzetłumaczony na język polski, co ciekawe. Napisał dwie książki, jedna to jest Angloamerykański Establishment i druga bardzo ważna to jest Tragedy and Hope, czyli Tragedia i Nadzieja, które to książki w zasadzie, przynajmniej ta Tragedia i Nadzieja, były książkami historycznymi dla elity, która uczyła się w tych najbardziej znanych uniwersytetach i z tego, co też udało mi się kiedyś znaleźć taką informację, ona była głównie przeznaczona między innymi dla agentów na przykład CIA tamtych czasów, w czasach zimnej wojny, żeby oni po prostu mieli pewien kontekst zarysowany, bo taki agent, no on nie może się nagle ocknąć, że nie orientuje się w sytuacji często, bo mógłby na przykład przejść na drugą stronę albo narobić kłopotów. I ta książka jest bardzo ważna też z tego względu, że w pewnym momencie ona stała się mainstreamowa za sprawą znowuż innego, tam historyka już zapomniałem, się chyba Griffith nazywał, który jeszcze żyje do dzisiaj. No i była wielkim bestsellerem, przeszła w ręce osób, które nie powinny się z nią zapoznawać i jej oryginalne te, jak to się nazywa, teraz już nie pamiętam, matryce zostały zniszczone. Później utrudniano kolejne wydania. Są nawet wywiady z tym historykiem, który o tym opowiada, jak to wyglądało, jakie miał kłopoty. Natomiast ta druga książka, Angloamerykański Establishment, jeżeli ktoś by się był zainteresowany historią, no to tą książkę Quigley pisał bardzo długo, już chyba był świadom tego, co go może spotkać, jeżeli napisze drugą taką mało poprawną politycznie książkę, więc pisał ją bardzo, bardzo długo i wydał chyba ją tuż przed swoją śmiercią. Także te dwie książki, jeśli ktoś jest zainteresowany historią i nie zna, albo interesuje się geopolityką, zna takie nazwisko jak Halford Mackinder na przykład, który jest dość popularny i słucha też często wykładów Bartosiaka albo pana Sykulskiego, to oni nie wspominają w ogóle o Karolu Quigleyu i to jest zastanawiające, ponieważ albo oni nie znają w ogóle tych pozycji, co myślę, że jest nieprawdą, myślę, że znają. Natomiast po prostu myślę, że specjalnie tego nie poruszają, bo to zupełnie nowy kontekst nadaje geopolityce. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. No tak, ja tutaj jakby w tym kontekście samej literatury, no to wiem, że może trochę inaczej, że jakbym się odniósł do początku twojej wypowiedzi, no to po prostu jeżeli sobie przeanalizujemy wielkich tego świata, tak, jeżeli sobie wymyślimy właśnie jakichś naukowców, tak jak podałeś tutaj Salka czy jakichś innych, no to te informacje takie, które do nas docierają, czy filozofów ostatniego stulecia, te informacje, które do nas docierają na temat tego, co oni zrobili i co stworzyli, no zawsze są pozdawane w superlatywach, no bo nie można komuś odmówić, prawda, to jest zasług, no jak stworzył jakąś aspirynę, czy nie wiem, czy stworzył samochód, tak? No, to są jakby pozytywne rzeczy. Natomiast jeżeli przeanalizujemy sobie częstokroć, a ja to robię zawsze, życiorysy tych ludzi i to, co oni napisali, to się okazuje, że kompletnie mamy inną historię. No bo kontekst tego, co oni robili, zawsze musimy odnieść do tego, jak oni myśleli, skąd pochodzili, może w co wierzyli, jakie mieli systemy motywacji. I wtedy się okazuje, że ci ludzie byli kompletnie inaczej myśleli o tym, co tworzyli, niż nam się wydaje. Więc jak sobie przeczytamy te właśnie książki, do których my odwołujemy się teraz, prawda, to
wytwarza nam się kompletnie inny obraz świata i najczęściej ludzie nie czytają tych autobiografii czy biografii, czy po prostu nawet życiorysów tych ludzi i wtedy nagle się okazuje, że na przykład większość z nich była kompletnie nieetyczna. Albo wierzyli w jakieś kompletnie inne rzeczy niż nam się wydaje, bo my zawsze patrzymy przez taką kalkę, ponieważ żyjemy tutaj w kraju powiedzmy no, chrześcijańskim, więc patrzymy przez swoją kalkę tutaj, co mogło motywować tych ludzi. No a się okazuje, że coś kompletnie innego, oni żyli w innym świecie. No i tych książek jest dosyć dużo. Część z tych książek ja też tłumaczyłem i pracowałem, trochę ludzi też w Polsce pracowało nad tymi książkami, to są na przykład książki Quigleya, rzeczywiście jeszcze nikt nie wydał, no to jest bomba, tam chyba 1000 stron. Albo więcej. Albo i więcej. I są książki takiego historyka Antonego Satona. I ja wiem, że te książki były przeczytane przez wielu polityków w Polsce, tylko że i też rozmawiałem z ludźmi, którzy bezpośrednio znają tych z kolei polityków, powiedzmy znanych w całej Polsce i oni przeczytali. No, tam jest problem taki, że to zmienia aż tak bardzo te relacje polityczne, że jakby wprowadzenie tego do swojego takiego, po pierwsze do obiegowej polityki jest niemalże niemożliwe, bo to od razu taki człowiek zostanie zniszczony. A po drugie, no tu jest problem taki, jak w pozytywny sposób wykorzystać te informacje w działaniach politycznych. No i to też jest problem, no bo na dobrą sprawę Polska, cała polityka Polski jest oparta na tym, że Ameryka i w ogóle Zachód to są ci dobrzy. Tak. I oni nas ratują i oni nam tutaj tworzą tą całą cywilizację, a Wschód to jest ten zły i to jest to, co niszczy cywilizację i to, co jest kompletnie destruktywne. Natomiast historia jest kompletnie inna. Tutaj cały Wschód został też zbudowany przez Zachód, bo jak zobaczymy na przykład te książki Satona, które były pisane dla głównego, jednego z większych instytutów, Instytutu Hoovera w Stanach Zjednoczonych i to są oficjalne książki historyczne. Pełne dokumentów też. Tak, zdjęć, dokumentów, całych planów, też pisane dla elit w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, żeby też wiedzieli, co dokładnie było robione. I te książki pokazują, jak cała Rosja komunistyczna, tak zwany zły komunizm i w Rosji, i we wszystkich krajach tutaj demoludów był budowany przez Zachód. I to samo potwierdził, bo te książki też czytał na przykład Brzeziński, czyli też tutaj wychwalany na Zachodzie i w Polsce przede wszystkim jako właśnie wielki tutaj geopolityk. On też czytał te książki i on się z nimi kompletnie zgadzał. No chyba nacytował. I cytował w swoich książkach, więc to wszystko nie jest tajemnica, tylko problem jest dla polityków, problem jest taki, że skoro my powiemy prawdę, ale automatycznie to nas zwróci przeciwko siłom politycznym zachodnim, no bo to automatycznie nam każe powiedzieć, no to wy jesteście odpowiedzialni za całe zło, a przecież w tej narracji takiej, szczególnie w Polsce, no za Wschód był odpowiedzialny za całe zło. Więc politycy mają, jeszcze do tej pory chyba nikt nie wpadł na pomysł, jak to zrobić i ja też miałem problem taki, żeby dotrzeć z tymi informacjami i większość ludzi odwraca się od tych informacji i też bardzo dużo ludzi z mediów o tym wie, dużo czytało te książki z mainstreamu i zmowa milczenia po prostu. Zmowa milczenia i chyba strach. Jeżeli taka jest prawda, to ci ludzie nie wiedzą, co z tym zrobić po prostu. Może skończmy już z historią, bo dużo rzeczy jeszcze ważnych jest przed nami. Czyli krótko mówiąc, wracając do teraźniejszości, transformacja i koniec demokracji, technokracja. Dobrze kombinuję? Tak, no technokracja też w takim sensie powinniśmy o tym myśleć, że dlaczego ten system technokratyczny jest zbudowany? No po pierwsze, żeby odebrać państwom narodowym
jurysdykcję nad różnymi obszarami, czyli to będą jakieś główne strategiczne obszary w danych krajach i przeniesie do specjalistów, do agent, do jakichś think tanków, w których będą właśnie eksperci, specjaliści, technokraci, którzy będą załatwiać pewne rzeczy i oni będą tym wszystkim zarządzać. Z drugiej strony mamy system technokratyczny, w którym ci eksperci podlegają elitom, które, tak jak przejrzymy sobie na przykład książki Jacques'a Attali, który pisze dokładnie, jak będzie wyglądał nowy system polityczny i przez jakie przejdziemy rewolucje, on dokładnie pisze o tych masowych migracjach, o wojnach, o przewrotach, o rewolucjach, które będą się działy w tym okresie. On opisał, że chodzi o to, żeby ten system też z punktu widzenia technologicznego był tak zbudowany, żeby elity nie były przywiązane do żadnego miejsca i żeby mogły zarządzać światem z dowolnego miejsca na świecie. I więc trzeba zbudować cały ten system zarządzania technologicznego i teleinformatycznego, żeby można było jakby zlecać to, co ma się dziać na świecie i wykonywać w sposób, no tak jak do tej pory, no jest jakiś rząd, jest Sejm, w tym Sejmie znajdują się politycy i zawsze można przyjść i jak się jakiś kraj, jak się ludzie wściekną, to można obalić. A teraz ten system zarządzania ma być gdzieś kompletnie poza domeną ludzką. Czyli coś, do czego ludzie nie będą mogli nigdy dotrzeć, czy to będą systemy komputerowe, tak jak pisał Attali, systemy mobilne i on pisał, że po prostu wszystkie jurysdykcje, które są w gestii państwa, zostaną przeniesione na systemy mobilne. Czyli przez teraz, jak możemy, na przykład jest cyfryzacja państwa, tak, mamy e-państwo budowane, to wyobraźmy sobie teraz sytuację taką, że rząd bankrutuje, tracimy tutaj rządy w kraju, ale komunikacja pozostaje w gestii firm telekomunikacyjnych. I teraz te całe e-państwo jest przejęte przez firmy typu, no dajmy na to, tutaj w Polsce mógł być jakiś Orange, czy jakiś T-Mobile, czy jakiś tam Plus, czy jakkolwiek. I te firmy przejmują rolę państw. Czyli tworzymy system, w którym, tak jak wcześniej mówiłem, czyli taki przyjazny faszyzm, gdzie korporacje są takimi pararządami, nad nimi są specjaliści czy eksperci, którzy zarządzają tym systemem, a nad nimi jest zbudowany, są elity, które trzymają cały kapitał i zarządzają systemem. Więc to jest taki system przyszłości. To, co jest ważne, to ten system ma być tak redystrybuowany na świecie, żeby nie było centrum. To znaczy, tak jak teraz sobie myślimy, że Amerykanie, no to dajmy na to z tej narracji było, że oni są źli i oni chcą podbić cały świat, albo że Brytyjczycy są źli i chcą podbić cały świat. Tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że tak jak pisali jeszcze 100 lat temu właśnie ci ludzie, na przykład z Chatham House'u, że oni są w stanie jakby złożyć ofiarę z Wielkiej Brytanii, jeśli z tej ofiary ma powstać rząd światowy, czyli i tu jest tak samo, że te rządy, tak jak widzimy dzisiaj, że Ameryka jest niszczona też. Wielka Brytania jest też niszczona. Wszystkie kraje narodowe są niszczone i atakowane od wewnątrz. To nie jest tak, że tylko w Polsce mamy te problemy, które mamy i że tak powiem, państwo jako takie jest atakowane i powiedzmy idea państwa, tak? Tam ma powstać po prostu system bez centrum, tak jak pisał Attali, gdzie jakby ekonomia, firmy, korporacje zostaną wyzwolone z więzów państwowych i już nie będą musiały płacić podatków i będą mogły handlować na całym świecie i one będą jakby takim krwioobiegiem świata. Czyli wyzwolone właśnie te korporacje i banki będą rządzić światem, bo już nie będzie żadnego takiego centrum typu Waszyngton czy Londyn czy Berlin, które będą mogły im powiedzieć nie, wy nie możecie tutaj przyjść i sobie robić co chcecie, musicie zapłacić podatki albo będą jakieś regulacje. I taki system, czyli trzeba zaatakować i Chiny, to co teraz widzimy, i trzeba zaatakować Rosję, i trzeba zaatakować każdy kraj, który stara się być niezależny, żeby rozpuścić tą tkankę tych państw i zaabsorbować je przez technologię, czyli przez tych właśnie, tak jak widzimy dzisiaj,
Na przykład w Stanach mieliśmy ten problem, że nawet prezydenta Stanów Zjednoczonych firmy technologiczne zablokowały, żeby nie mógł się komunikować z obywatelami. No to to są ci przyszli prezydenci świata, ci te elity, które mają rządzić w tym systemie. Więc przez ten system technologiczny będzie sprawowana technokratyczna kontrola nad całym światem i to jest to, co właśnie ci ludzie w tych głównych think tankach, oni pisali, że no to będzie ich ten właśnie rząd światowy i oni dosłownie o tym pisali. To nie jest taki zwrot, że tak powiem, wyssany z palca, tylko oni dokładnie w ten sposób o tym pisali. To w zasadzie teraz ta cała złość, która będzie narastać w społeczeństwie, już narasta, jest skierowana przeciwko rządzącym i później może być wypuszczona przeciwko rządzącym i to w zasadzie jest nawet na rękę kreatorów tego nowego systemu, żeby te elity władzy, które zostaną zdyskredytowane, po prostu obalić rękami obywateli. Tak, no to jest dokładnie ten plan, który siłą rzeczy jest wprowadzany w życie. Jak to dosyć dobrze pokazał też właśnie w swoich książkach już wspomniany Attali, że on powiedział, że dojdzie do takiego chaosu, do takich ekscesów, ponieważ on tam pisał, że po prostu dojdzie do takiego rozrostu różnych mafii, różnych, on tam pisał o piratach, no ale tak naprawdę to był jakiś kolokwializm. Generalnie chodziło o to, że będzie bieda, będzie w związku z tym wzrastała przestępczość, w związku z tym będzie się rozwijała przestępczość zorganizowana i ta przestępczość organizowana będzie atakowała normalnych obywateli, tak, którzy żyją w krajach, państwo będzie dysfunkcjonalne, bo będzie zaatakowane i na przykład będzie atakowane też przez obywateli, którzy będą żądali powrotu do dobrego życia. Tu będzie się rozwijała ta przestępczość i siłą rzeczy ludzie będą poszukiwali bezpieczeństwa i to bezpieczeństwo będzie im zaproponowane przez prywatne firmy ubezpieczeniowe, które staną się takim wyznacznikiem kultury i tego, jak żyć, w jaki sposób żyć, bo państwo już na przykład nie będzie mogło ci z ZUS-u wypłacić pieniędzy, tak, i dać ci jakiegoś wsparcia. To zrobią prywatne korporacje ubezpieczeniowe, chroniąc ludzi przed no, tym chaosem, tak jak widzimy we Francji, czy tam no przede wszystkim chyba najgorzej to wygląda we Francji, gdzie sprowadzono tyle ludzi z krajów afrykańskich, którzy wprowadzają taki, no jak widzimy, no tak jak prawie wojny na ulicy trwają. I więc cały ten proces dokładnie idzie według planów, to znaczy wszystko się zgadza i więc jakby zasadniczym problemem tego, co teraz się dzieje, to jest moim zdaniem taki, że oczywiście trzeba żądać i protestować, bo to jest jakby dane prawo obywatelom i oni mogą to robić. Natomiast nie można, broń Boże, dopuścić do czegoś takiego, że państwo stanie się kompletnie dysfunkcjonalne, ponieważ stracimy teraz jakąkolwiek kontrolę nad tym, co się dzieje i wtedy już będziemy rozłożeni na łopatki, bo już nie będzie żadnej możliwości ochrony państwa przed zewnętrznymi siłami, które przyjdą po prostu z kapitałem, przyjdą z jakimiś swoimi rozwiązaniami i zaproponują ludziom bezpieczeństwo i w miarę jakąś stabilizację, tak, za cenę, jaką cenę, no to już jest inna kwestia, bo tam też jest napisane za jaką cenę. Ale no, więc teraz jakby dokładnie jak to zrobić, ja się nie zastanawiałem, tak, jaki manewr wykonać, ale chyba nie ma innej możliwości, tylko taka, jak dokładnie my teraz o tym rozmawiamy, czyli postawienie sprawy jasno, co się dzieje na świecie, że to nie jest zbieg okoliczności, że historia się jakimś tam zatacza kołem i coś się tam dzieje. Nie, to wszystko mamy zaplanowane. Tak jak w mojej książce napisałem, do 2050 podałem dokładnie, co się będzie działo prawie w każdym sektorze. I to wszystko jest zaplanowane i trzeba jasno postawić sprawę. Rząd powinien jasno postawić sprawę i powiedzieć ludziom, też ich uczulić na to, co się dzieje, że następuje próba
obalenia po prostu rządów. No można, nas tutaj to dotyka, no generalnie prawie na całym świecie, no ale powiedzmy rządów demokratycznych i trzeba się przed tą formą ataku jakoś zabezpieczyć, tak? No to jest atak po prostu korporacyjny, no to można tak na dzisiejsze to po prostu ubrać w taką sprawę i przed tymi korporacjami trzeba się bronić, przede wszystkim technologicznymi i nałożyć na nie podatki i je regulować. No. I no wtedy jest... bardzo szybko wszystko się kończy. Jak odcinamy dopływ kapitału do destabilizacji, to ile ludzie mogą protestować? Rok, pół? To zresztą widzimy, że szybko to się wypala wszystko po prostu. No niestety jesteśmy trochę w takich kleszczach, bo jednak rządy zmuszają swoich obywateli do przyjmowania tych osiągnięć medycznych. No i gdzieś tam w wyobraźni wszystkich, prawda, rysują się te też nowoczesne technologie i te chipy, które mają nas już poddać takiej wewnętrznej kontroli. Czy myślisz, że one są już teraz w planach najbliższych, czy to raczej jest, nie wiem, jakaś historia przyszłości, a może troszeczkę wyobraźnia nas ponosi? Znaczy oficjalnie cały ten projekt wprowadzania chipowania ludzi, on się nazywa i to właściwie też nigdzie, ja nie widziałem, żeby ktoś to opisywał w Polsce, a nawet na Zachodzie też prawie nikt tego nie opisuje. To jest taka, to jest coś, co się nazywa NBIC, czyli połączy, czy to jest nowa nauka, tak jak oni określili, która będzie wdrożona i wprowadzona około 2025 roku, czyli już za chwilę. To już jest wprowadzane zresztą. I chodziło o to, że trzeba przygotować społeczeństwo, i to są oficjalne dokumenty, że trzeba przygotować społeczeństwo na tą zmianę. I ona będzie polegała na tym, że będziemy po pierwsze modyfikować genetycznie ludzi, będziemy wszczepiać do ludzi procesory, różnego rodzaju komputery w różnej skali. Teraz to są duże, najczęściej takie typu rozrusznik serca, czy tam jakieś chipy RFID i tak dalej, ale oni mówili o nano rozwiązaniach, nanokomputerach, które można będzie wprowadzać do ludzi. I kontrola też percepcji, czyli psychokontrola i kontrola biologii człowieka. I te wszystkie, te trzy informatyka, tak? I czyli te cztery obszary będą połączone w jeden obszar, w jedną naukę, która będzie po prostu dalej jakby rozwijana. I oni, więc mamy tutaj jakby taki totalny szok kulturowy. O tym się kompletnie nie mówi, ale widzimy, jeśli spojrzymy nawet na rynek taki otwarty, bo wiemy, że na przykład wojsko na tym pracuje, DARPA i jakieś duże korporacje, tam co jakiś czas pojawiają się jakieś artykuły, że tak, że oni tam testują jakieś chipy, że po raz pierwszy, że coś tam jest opracowywane. No ale żeby tak zejść na ziemię, no to już widzimy, że na przykład Elon Musk z prywatnej firmy już próbują poprzez marketing gdzieś komercjalizować tego typu rozwiązania wojskowe i zainteresować ludzi tym, że można sobie do mózgu wszczepić chip jako coś fajnego, na przykład do grania w gry albo do przeszukiwania internetu. Więc to też nie jest tajemnica, to nie jest coś oderwane od rzeczywistości, tylko jest plan, że dokładnie to trzeba będzie promować. W tych dokumentach nawet się pisze, że właśnie poprzez filmy science fiction, jakieś X-meny, jakieś tego typu rzeczy, trzeba ludzi podprowadzić im ten temat, że no teraz będziesz super bohaterem, bo będziesz mógł tam coś zrobić, nie wiem, ruszając tylko palcem, będziesz mógł, nie wiem, drzwi otworzyć czy jakkolwiek. Więc sprzedaje się taką utopię, jakąś wizję taką utopijną, wspaniałej, cudownej przyszłości. Natomiast za tym idzie coś no, bardzo niebezpiecznego i to myślę, że każdy sobie jest w stanie, nawet jeśli po prostu nie jest w stanie sobie wyobrazić, że przyjmie taki chip, ale kontrola z tym związana, no to pewnie była rozmowa na całą audycję kilkugodzinną, co przez takie chipy można zrobić, bo przede wszystkim to, o czym oni mówią, to jest komunikacja pomiędzy ludźmi, która będzie odbywała się telepatycznie, pomiędzy maszynami a ludźmi i będzie można kopiować ludzi do komputerów i komputery będzie można kopiować kopie ludzi do innych ludzi. I to jest oficjalnie w tym dokumencie.
czyli komunikacja pomiędzy generalnie maszynami i ludźmi, pomiędzy ludźmi. I no i tutaj przechodzimy jakby płynnie, jeśli do tego dojdzie i to będzie skomercjalizowane, no to przechodzimy bezpośrednio płynnie już w zmianę kulturową, bardzo głęboką, która będzie zaabsorbowana przez coś, co jest teraz no już w miarę promowane, może jeszcze nie tak bardzo, to są te, no powiedzmy, ta filozofia transhumanizmu, tak? Czyli że właśnie człowiek, gdzie głównym zagadnieniem jest to, że człowiek to jest to, ta świadomość człowieczeństwa, czyli człowiek nie musi być już ciałem, człowiek może być czym chce. Może być biurkiem, może być komputerem, może być laptopem, może być koparką, może być psem, może być kotem, bo i takie są testy teraz, żeby kopiować świadomość, czy obszary świadomości ludzi do zwierząt. I stąd są te zmiany przygotowujące też w kulturze, które widzimy teraz, że jest tam już 50 płci, że człowiek może sobie wybrać, kim chce być, a może chce być klaunem, a może chce być koniem, a może chce być kimkolwiek. To chodzi o to, żeby otworzyć te drzwi tak dalece, żeby potem ludzi nie szokowało to, że człowiek chce być, nie wiem, drukarką, tak, w sklepie Xero albo czymś takim, albo jakkolwiek, co byśmy sobie wymyślili, urządzeniem. I to, no... I to idzie po prostu w takim kierunku, więc chip to jest tylko jakby punkt wejścia do otwarcia drogi do znacznie większego, szerszych zmian. I to, co też pisały na przykład główny instytut naukowy w Wielkiej Brytanii, to oni pisali o czymś takim, że Royal Society wydało taki dokument w 2010 roku, że oni żeby podnosić efektywność ludzi w pracy, będą przez 10 lat promowali te wszystkie takie, powiedzmy, te energetyczne napoje, tak, żeby ludzie po prostu to pili i żeby podnosili swoją efektywność, a po 10 latach, bo piszą, że ludzie jeszcze nie są na to gotowi, ale po 10 latach to już będziemy ich modyfikować genetycznie. Czyli minęło 10 lat, mamy 2021 rok i co się dzieje dzisiaj? No, wszyscy, co widzieli. I ci ludzie, wszyscy, którzy przyjęli tutaj rozwiązania medyczne, oni zostali zmodyfikowani genetycznie, żeby podnosić wydajność Royal Society całego tej ekonomii. Tak? Sprostuję trochę, żeby nas nie skasowali. To, co powiedziałeś, to nie jest do końca oficjalnie prezentowane w ten sposób. Natomiast możemy oficjalnie powiedzieć, że zmieniono kod genetyczny, ponieważ kod genetyczny składa się z trzech części, prawda? DNA, RNA i mRNA. Więc jeżeli zmieniliśmy jedną z tych części, to zmieniliśmy kod genetyczny. Więc może tak to ujmijmy już bardziej fachowo, żeby się ktoś nie przyczepiał. Natomiast dodam jeszcze od siebie, że z tych dokumentów, które też na swoim kanale ostatnio przeanalizowałem, czyli te między innymi chipowanie pracowników Unii Europejskiej, gdzie tam doszli do wniosku w 2017 roku pod koniec, że ludzie tego nie będą chcieli, raczej skłaniamy do tego, że chipów RFID nie będziemy mieli po prostu, bo zastąpi się to bardziej nowoczesną technologią, taką, która jest może mniej inwazyjna i którą może nawet teraz gdzieś tam obserwujemy, prawda? A w tym najnowszym filmie, w którym napomknąłem też o programie DARPy właśnie, który się nazywa N3, czyli 5 uniwersytetów amerykańskich dostało granty w 2018 roku na stworzenie interfejsu mózg-maszyna, który będzie wstrzykiwany i nie będzie wymagał operacji chirurgicznych. I to jest chyba clue, ponieważ wydaje mi się, że przeprowadzili po prostu badania dość oczywiste, że ta bariera wiercenia w głowie może być zbyt duża. A kiedy to wszystko będzie niewidzialne, prawda? Jak te hamburgery, których nie widzimy, jemy i nam smakują, a jak gdybyśmy zobaczyli proces produkcji, to może byśmy ich nie jedli, to tutaj może być podobny mechanizm psychologiczny, że jeżeli to jest ukryte, my tego nie widzimy, a wszystko działa, no to wszystko
wszystko gram. Natomiast to jest, tak jak mówię, moje gdybanie. Nie wiemy, gdzie ta technologia się znajduje w tej chwili, bo nie mamy dostępu do tajnych laboratoriów. Nie wiemy, czy to jest możliwe. Jeżeli nie wyjdzie, to oczywiście prawdopodobieństwo tego, że będzie to na chama robione, za przeproszeniem, starymi metodami, które już istnieją, bo chip RFID to już przez dziesiątki lat istnieje, no to oczywiście też jest możliwe, bo wszystko tutaj obraca się wokół kontroli i to chyba jest dla nich w tej chwili najważniejsze, czyli ta jak największa kontrola nad jednostką, łącznie z poznaniem jej myśli, o czym mówi nasz wspaniały, już dobrze znany Klaus Schwab w swoich wystąpieniach. Powiedziałeś o transhumanizmie, to jest w zasadzie religia, prawda? Można tak chyba powiedzieć. Może dotknijmy jeszcze przez chwilę spraw religijnych w tym kontekście, trochę tego transhumanizmu. No i jak my jako ludzie wierzący, chrześcijanie, czy też niechrześcijanie, czy też muzułmanie, twoim zdaniem powinniśmy do tego podchodzić, czy do jako wynalazku, który może nam pomóc, o czym nawet takie głosy z Watykanu się pojawiają, że ostatnio, że ten transhumanizm wcale taki zły nie jest. Można sobie z nim fajnie żyć, a może nawet lepiej żyć niż naturalnie. Czy to wszystko, co się dzieje, gdzieś tam też ma w tle jakieś sprawy religijne? No tak, jeżeli sobie przeanalizujemy znowu te same grupy, tak, które projektują te zmiany polityczno-technologiczno-naukowe, to te same think tanki zajmują się również projektowaniem zmian religijnych na świecie. I mamy plan zmian religijnych mniej więcej do 2050 roku. To Klub Rzymski opisał, że do 2050 roku religia chrześcijańska ma być zmieniona w religię, no taką kult ziemi, no tak to trzeba by nazwać, czyli ekokult. I to już trwa, bo to widzimy, że nawet Kościół katolicki został już zaabsorbowany w ten ruch. Z drugiej strony mamy właśnie pracę na przykład Ataliego, który też odnosi się do tych zmian religijnych, że on pisze, że po tych katastrofach właśnie, czyli po tych wszystkich zmianach, tak, rozpadach krajów, kryzysach właśnie wszelkiego typu, no możemy sobie wyobrazić jakiś poziom tam horroru, zaniepokojenia ludzi i utraty wiary, utraty celów w życiu. I wtedy w takich krytycznych sytuacjach, w takich krytycznych jakby okresach historii zawsze się wyłaniały nowe kulty religijne. I ludzie poszukują jakiegoś nowego rozwiązania, jakiegoś nowego celu, który im wytłumaczy to, w jakiej sytuacji się znaleźli i żeby mogli po prostu dalej funkcjonować. No i on pisał, że rozwiązaniem i jakby taką etyczną odpowiedzią na to wszystko będzie transhumanizm, reprezentowany głównie przez elity technologiczne i takich, no powiedzmy, tych takich bożyszczy, które teraz są wychwalani na całym świecie, typu jakiś Bill Gates. Zresztą on chyba nawet pisze, Bill Gates, w tych swoich książkach, czy jacyś tacy miliarderzy, którzy będą nas teraz ratować, będą nam tam, nie wiem, budować przedszkola, czy szkoły, czy wysyłać pomoc ludziom. I ten transhumanizm stanie się właśnie taką, można powiedzieć, religijną odpowiedzią na to, na kryzys tych religii monoteistycznych. Natomiast sprawa jest dosyć problematyczna, ponieważ ten transhumanizm został zapoczątkowany tak naprawdę, no można powiedzieć, w obszarze jakimś rewolucyjnym Kościoła katolickiego, bo ten ruch został zapoczątkowany przez, można powiedzieć, Deschardena. I on stworzył taką teorię, że po prostu wszyscy ludzie zostaną w jakiś sposób podłączeni, połączą się razem mózgami, tworzą taki umysł roju i to doprowadzi do tego, że zostanie wytworzona nowa nadświadomość, czyli przez systemy technologiczne, i to będzie nowy człowiek, tak? Czyli powstanie świadomość wyższa niż pojedyncze świadomości ludzi i to będzie, powiedzmy, taka forma technologicznego
zbawienia świata, że człowiek sam stanie się swoim zbawicielem, wytwarzając nową, wyższą formę siebie. To samo zresztą jest w innych religiach judaistycznych również, to mamy formy kabalistyczne, tak? Więc w tych religiach monoteistycznych te formy odpowiedzi na ten kryzys, które są tożsame z transhumanizmem, są i one już pomału są promowane, czyli to nie jest tak, że może my kompletnie odrzucimy chrześcijaństwo raczej muzułmanie to kompletnie mają inaczej tutaj podejście do tego inne, natomiast powiedzmy ta wiara żydowska i chrześcijańska prawdopodobnie nie odrzuci chrześcijaństwa, tylko chrześcijaństwo zostanie tak zmutowane z takiego stopnia, że wyda się być ten transhumanizm częścią chrześcijaństwa. I właśnie przez to te lepsze życie, ten lepszy świat jest w jakiś sposób, on nie jest w konflikcie z chrześcijaństwem, tak? Ten transhumanizm, no bo się okaże, że na przykład, no przecież Deschardin to napisał, no to skoro tak, no to zróbmy to, tak? Połączmy tych ludzi procesorami, stwórzmy sobie sztuczną inteligencję i zarządzajmy tym światem i dokonajmy samozbawienia kolektywnego. I tak to jest pokazywane, że w takim kierunku to będzie zmierzać, jeśli patrzymy na te ruchy religijne. Ja teraz pracuję od kilku lat właśnie nad tym problemem dokładnie, jak to będzie zrealizowane i jakie ruchy religijne i właśnie jakie kierunki religijne, filozoficzne składają się na to wszystko, żeby zrozumieć właśnie procesy motywacyjne też ludzi, którzy to wszystko wprowadzają, bo to jest troszeczkę inny temat niż stwierdzenie, że dokąd zmierzamy, no bo po tych wszystkich dokumentach widzimy, dokąd zmierzamy, ale dlaczego zmierzamy w tym kierunku i jaki jest ostateczny cel, to tu jest ten proces, jakby interesuje nas tutaj to zagadnienie motywacji, w co ludzie wierzą, jaki jest ten obszar i wtedy możemy antycypować, co oni zrobią, w jakim kierunku to będzie zmierzało. I oni to generalnie napisali. Więc wydaje mi się, że tutaj będzie od środka zmiana, próba zmieniania tego, czym jest chrześcijaństwo, tego, czym jest wiara żydowska, tego próby ataku. Wydaje mi się, że z muzułmanami to tak nie pójdzie, że muzułmanie po prostu będą w jakiś inny sposób zaatakowani, bo oni mają bardzo ten system swój, jakby to powiedzieć, skonsolidowany i oni na takie rzeczy nie pójdą. Natomiast widać, że chrześcijanie już są bardzo tutaj rozmiękczeni i tu jest problem tego, że od wewnątrz to już jest wszystko rozsadzane. Głównie przez systemy technologiczne, to z tego sobie ludzie i księża i wydaje mi się, ci ludzie na górze tam w kościele sobie nie zdają z tego sprawy, że największy kryzys przychodzi właśnie na przykład teraz, kiedy w sprawach etycznych musimy zniszczyć tabu, które do tej pory istniały w naszej kulturze i w naszej cywilizacji. I to właśnie robimy po prostu teraz. I jak złamiemy te wszystkie tabu, to z religii jako takiej nic nie zostanie za bardzo. Bo tak jak elity pisały, tutaj mamy takie główne badania przede wszystkim think tanków dla Wojska Brytyjskiego, które opisały, że proces zmian technologicznych, które ja tam napisałem w książkach, też w książce opisałem, proces będzie tak szybki, że to podważy zdolności do absorpcji takiej etycznej tych wszystkich zmian i jeżeli będzie bardzo dużo kryzysów, to państwa będą zmuszone do wprowadzenia tych nowych technologii, które będą stricte kompletnie przeciwko etyce ludzkiej i etyce tej chrześcijańskiej. I to bezpowrotnie będzie zmieniało tą naszą cywilizację i naszą kulturę. I wydaje się, że w tym kierunku zmierzamy. No to teraz mamy ten pierwszy krok i dla mnie to jest to, co się dzieje, to jest podważenie nie tylko religii, ale nawet nauki i wszelkich etycznych ograniczeń, które mieliśmy po prostu w naszej kulturze, wszystko nagle wyparowało. Ale żeby to zmienić wszystko tak od podstaw,
to w zasadzie wypadałoby ten cały system spalić do samej ziemi. Teraz mamy, całą naszą cywilizację, teraz ten system panujący tej demokracji, gospodarek, no w zasadzie doprowadzić do takiego chaosu, w którym ludzie przyjmą wszystko, tak? No tak, no bo tu chodzi o to, że na przykład no mamy teraz kryzys, tak wiemy jaki, i jest podane rozwiązanie, które jest antyetyczne, bo modyfikuje ludzkie DNA. Podajemy to nie tylko ludziom, ale dorosłym, ale też dzieciom, to jest kompletnie wbrew etyce, we wszystkich naukowych zasad i generalnie wszystko jest podważone, co tylko można było podważyć. I wyobraźmy sobie, że takie kryzysy będziemy mieli, nie wiem, co pół roku. W różnych obszarach. Do tego stopnia, że w tych rozwiązaniach, tak jak cytowałem tutaj, czy odnosiłem się do tego dokumentu Armii Brytyjskiej, oni powiedzieli, że około 2030 roku, czyli już niedługo, oni będą w stanie i będą produkować genetycznie zmodyfikowanych ludzi. To do jakiego stopnia będzie musiał być zaatakowany człowiek jako istota, już nie cywilizacja, ale sam człowiek, że trzeba będzie produkować ludzi genetycznie zmodyfikowanych przez państwa i przez korporacje. No to jest to już jest podważenie religii, wszelkich zasad religii, tak? Bo tu wracamy do no właśnie już takich no jakby zagadnień stricte religijnych, że Bóg stworzył człowieka i że, ale są takie obszary w tych systemach religijnych, powiedzmy na obrzeżach chrześcijaństwa i wiary żydowskiej, które to akceptują, tak? Typu kabalizm, czy typu różnego rodzaju właśnie takie rzeczy typu Deschardin, tak? Które akceptują, że można ludzi, dlaczego nie mielibyśmy zmodyfikować ludzi, skoro to jest no, ścieżka takiego rozwoju. I to, co mówiliśmy tutaj o darwinizmie, że będziemy ewoluować bez końca ku lepszemu i wytworzymy nowego, lepszego człowieka, tak, połączonego, kolektywnego człowieka, już takiego skolektywizowanego na 100%, tak, czyli połączonego w jedną wielką masę współczulną, dokonującego samozbawienia. Więc to jest bardzo ciekawy temat właśnie i w tych religiach i ruchach religijnych typu to, co w Polsce jest też trochę coraz bardziej popularne, to wraca, bo w latach 90. było popularne, potem zamarło, teraz znowu wraca typu New Age, wszystkie takie ruchy właśnie poboczne, one dokładnie to samo mówią, że no, będziemy za chwilę się mogli komunikować telepatycznie i ten świat będzie taki wspaniały. No tylko no, to te ruchy religijne są kompletnie, idą dokładnie w tym samym kierunku, w którym tutaj elity świata proponują nam te zmiany w świecie technologicznym. No i tutaj w ruchach religijnych się to podpycha, że to będzie właśnie wspaniała nowa przyszłość, tak? Więc no muszę powiedzieć, że no cały ten obszar religijny, no to mówię, to moglibyśmy jeszcze jedną audycję nagrać tylko o tym. To było naprawdę ciekawe, bo tych ruchów religijnych są setki i trzeba byłoby trochę to od innej strony tutaj zawrzeć. Natomiast są plany globalne, tak jak powiedziałem, jak ten cały ruch, jak te zmiany religijne również wprowadzić. Wspomniałeś o tym kabalizmie, zostało nam 15 minut, nie chciałbym przedłużać. Dotknijmy troszeczkę tego, bo wielu ludzi, którzy pewnie nas posłuchają, gdzieś tam się z tą kabałą zetknęło. Dlaczego twoim zdaniem to się wpisuje w te zmiany? No przecież wielu ludzi tak zwanego New Age'u raczej skłania się ku naturze, ku tak zwanej medycynie holistycznej i raczej modyfikowanie DNA nie jest tym, czym oni by chcieli, żeby się człowiek zajmował. Przynajmniej na to wygląda, bo stawiają też temu mocny opór. Te środowiska, które teraz protestują, to są często ludzie związani z tym ruchem. Wskazują na naturalne formy leczenia. Natomiast
faktycznie, no kabalizm to faktycznie i te sprawy religijne, gnoza, to rzeczywiście jest gruby temat. Natomiast gdzie tu są te związki w takim razie? Przecież to by się jedno z drugim trochę wykluczało, tak przynajmniej z pozoru. Tak spróbujmy przynajmniej to zarysować. Tu mieliśmy, żeby pokazać dokładnie, w jaki sposób to działa, to możemy się cofnąć 100 lat temu do... Mieliśmy takie grupy, na przykład to jest bardzo, bardzo moim zdaniem też istotna sprawa i też prawie nikt o tym nie mówi. Były takie grupy, które się spotykały w Asconie w Szwajcarii na początku wieku i tam przede wszystkim teozoficzni ludzie związani z teozofią, z masonerią, które generalnie wyrosły na kabale. Mieliśmy ludzi z OTO, czyli taki stricte już satanizm, ale mieliśmy w tych samym klubie, powiedzmy w tych samych grupach, Lenina, Trockiego. Mieliśmy ludzi, którzy, tak jak Sabatendorf, Niemczech, którzy szkolili Hitlera i wprowadzali go do władzy. Mieliśmy bankierów, którzy typu Schacht, którzy też się tam spotykali. A generalnie te ruchy teozoficzne były dokładnie tym samym, co dzisiaj New Age, czyli oni też protestowali przeciwko industrializacji, przeciwko szczepieniom, przeciwko lekom. Byli za tym, żeby wyjść do lasu, żeby w naturze żyć. I jak już jesteś w tej naturze, no to będziemy teraz, no to już się zaczynały sprawy religijne, że będziemy teraz czcić tą naturę, żeby i się otwierały drogi do tego, żeby praktykować okultystyczne różnego rodzaju historie. Ale ci sami ludzie wprowadzali tą rewolucję industrialną i doprowadzali do chaosu i doprowadzali dyktatorów do władzy i to była ta sama grupa. I tu mamy dokładnie to samo, że ta sama grupa projektuje te zmiany, wie, że ludzie po prostu się od tego będą odwracać, że nie chcą GMO, nie chcą tego, tamtego, owego, nie chcą komputerów szczepionych. Okej, okay. Część ludzi się z tego, powiedzmy, wycofa, wypisze, będzie chciało się z tego wypisać. To jest dla nich alternatywa teraz. Dla nich alternatywa jest wyjść do lasu, będziesz tutaj, nie wiem, Słowianinem, turbosłowianinem, będziesz tam, nie wiem, wierzył w jakiś inglizm czy jakieś te inne. Teraz post, że tak powiem, teozoficzne ruchy, czy post New Age'owskie różnego rodzaju, bo te wszystkie słowiańskie ruchy, które teraz w Polsce się promuje, że Adam i Ewa to byli Polacy i tego typu historie. To też są odłamy ruchów teozoficznych tutaj w Polsce. I oni świadomie bądź nie, bo ja nie wiem, tak, mam wrażenie, że większość ludzi po prostu stara się, no po prostu wpadło w tą alternatywę, tak? Bo to jest jakaś alternatywa. No, nie możemy powiedzieć, że nie, że okej, to teraz uciekajmy przed tą technologią, uciekajmy przed tym wszystkim. Nie wiem, odzyskajmy jakąś stabilizację, ćwiczmy jogę, tam nie wiem, bierzmy sobie trawkę, zapalmy i tak dalej. Ale ta ścieżka już została przygotowana. I to samo było 100 lat temu, dokładnie ten sam ruch okultystyczny, którzy wtedy w Asconie projektowali w świątynię Lucyfera, że jak już Hitler wygra wojnę na świecie, to będą budować świątynię Lucyfera, które do dziś można oglądać właśnie w Asconie w muzeach, jak oni pobudowali te wszystkie rzeczy. Ci sami okultyści tworzyli alternatywę i teraz jest dokładnie to samo, po prostu w wyniku właśnie takich ciężkich zmian, no po prostu następują różnego rodzaju, to jest też jakby fakt historyczny, że różnego rodzaju ruchy takie regresywne, powrotu do natury, ucieczki przed cywilizacją, cofania się do takich różnych, wytwarzają się nowe religie i to jest to moim zdaniem, że to wszystko jest połączone i to cały czas są te same grupy. Od 100 lat mamy dokładnie, tylko one się inaczej nazywają, co one co jakiś czas zmieniają nazwę. A to się nazywa UFO, a to się nazywa teraz właśnie jakiś New Age, a to jakieś tam medytacja, a to yoga, a to coś. No to cały czas jest po prostu ten sam,
ruch, bo jak sobie popatrzymy na ludzi, którzy są w to zaangażowani na całym świecie, to wszystkie te rzeczy były projektowane i sponsorowane od 100 lat przez rządzących w Stanach Zjednoczonych. No tak. Tutaj nic nowego się nie wydarzyło. Więc ja myślę, że większość ludzi, którzy w tym są i którzy są przeciwko, to dobrze, że są przeciwko, ale nie zdają sobie sprawy, że ta cała literatura, to wszystko, w czym teraz funkcjonują, to jest stworzone przez dokładnie tą samą grupę. Jako po prostu furtka wyjścia i gdzieś tam bezpiecznie, wentyl bezpieczeństwa i tyle. No. Bo ta cała inżynieria tych systemów, które obserwujemy już od lat, świadomie w pewnym momencie, a wcześniej pewnie nieświadomie, opiera się też o filozofię, czyli dialektykę Hegla, teza, antyteza. Tezą mamy tutaj ten świat techno, smart city, wszystkich tych nowoczesnych technologii, a antytezą mamy świat wyższej świadomości, światła z kosmosu, natury, i życiu, nie wiem, w takich komunach, kibucach amiszowskich, coś w tym stylu. A w sumie to razem tworzy taką syntezę takiego świata zbudowanego z dwóch tych części gdzieś, który w zasadzie opisał Huxley w Nowym Wspaniałym Świecie, gdzie były takie rezerwaty, prawda? Że tam w tych rezerwatach żyli sobie ludzie właśnie po staremu. Natomiast jak się zobaczy, nawet jest taka ekranizacja, 4-godzinna BBC z lat 80. tej książki Nowy Wspaniały Świat, gdzie właśnie ci ludzie mieszkający w Smart City jeżdżą na wycieczki, żeby pooglądać, jak żyją ci prymitywni ludzie, no to tam widzimy, że oni czczą te właśnie pogańskie religie i nawet oddają cześć Matce Ziemi w ten sposób, że składają ofiary z ludzi. No i to jest też takie ciekawe, że faktycznie miejsca dla chrześcijaństwa, tak jak powiedziałeś, chyba w tym nowym systemie nie będzie. Nie w takim wymiarze, w jakim my go dzisiaj rozumiemy i w jakim jest podany w Biblii, no bo generalnie cały ten system jest projekt, no jeżeli już się tutaj odnosimy do spraw etycznych, tak, to tak jak powiedziałem, że cały ten system jest projektowany przez ludzi, którzy, tak jak sobie popatrzymy, te ruchy Baskonie czy rewolucje kulturowe w Stanach Zjednoczonych w latach 60., później projektowany przez tych samych ludzi, którzy pojechali z Niemiec do Stanów i tam uczestniczyli w tych samych rewolucjach, robili dokładnie to samo, bo te dzieci kwiaty i ten kult te narkotyków i tak dalej. To było dokładnie to samo w Niemczech właśnie przed Hitlerem robione i to były dokładnie te same grupy. I te grupy projektowały, tak jak mówiłem, świątynię Lucyfera. Oni wierzyli po prostu, że Lucyfer jest prawdziwym Bogiem, że oni stworzą dla niego tutaj świat, on opanuje cały świat. I w tamtym czasie po prostu im się to nie udało. Natomiast, i to jest fakt historyczny, to wszystko naprawdę jest do prześledzenia i te, jak sobie Państwo będą chcieli się tym zainteresować, to mogą Państwo wpisać świątynię Lucyfera, Baskonia albo tego typu rzeczy. I to wszystko zostało rzeczywiście stworzone i te same grupy po raz kolejny chcą zrobić to samo. Więc siłą rzeczy ten ruch jest antychrześcijański do samego centrum, trudno to wymagać od Lucyferian, żeby chcieli, żeby chrześcijaństwo przetrwało, więc wydaje mi się, ono może tylko przetrwać w takiej formie zewnętrznej, to znaczy, że budynek stoi, kościół jakiś stoi, ale to trochę tak jak za komuny, że kościół stał, ale na górze była gwiazda czerwona zawieszona w wielu krajach, tak, że to... I wydaje mi się, że dla celów, to jest jeszcze bardzo ważne, cywilizacyjnych, to znaczy jeżeli projektujemy sobie systemowe zmiany, takie cywilizacyjne, to nie możemy zniszczyć religii, która daje pewnego rodzaju stabilizację i to, że ludzie są karni, to, że ludzie są produktywni, to, że ludzie są tacy, jak teraz są, którzy odpowiadają systemowi,
Jeżeli religia by dzisiaj zniknęła, to rozpadałaby się cała cywilizacja. Ludzie by stracili sens istnienia, sens życia, cała etyka by się posypała i by był totalny chaos. A oni tego nie chcą. Oni chcą rzeczywiście stworzyć stabilną po drugiej stronie cywilizację, więc wydaje mi się, że to będzie bardziej absorpcja chrześcijaństwa i mutacja do takiego stopnia, że dla normalnego chrześcijanina to będzie nie do przyjęcia. Natomiast prawdopodobnie tak subtelnie to będzie robione, że większość ludzi po prostu się temu podda, tak? Żeby jakby uzupełnić jeszcze, to może ktoś w tym momencie się zastanawia, że coś tutaj brzmi, że te dwa ruchy nie mogą ze sobą w żaden sposób się zgrywać. Natomiast jeżeli spojrzymy na to już do samego rdzenia, to zobaczymy, że zarówno ten, nazwijmy to technokracja, scjentyzm, on się opiera o to, że tamci ludzie na szczycie chcą zostać bogami za sprawą nauki, czyli wiedzy. I po drugiej stronie mamy ludzi, którzy też chcą być bogami za sprawą też wiedzy, tylko innej, ezoterycznej. Tam naukowej, tutaj ezoterycznej. I w ten sposób, to taka moja może nadinterpretacja, jak się cofniemy, to wylądujemy przed tym drzewem, które opisano w Biblii i tam jest taki wąż, który mówi, żeby wziąć to, ten owoc, bo wtedy uzyskamy wiedzę, którą mają bogowie i będziemy bogami, będziemy nieśmiertelni. I oba te ruchy, pozornie sprzeczne ze sobą, w tym rdzeniu w zasadzie się nie różnią. Nie różnią się i tu najlepiej, żeby tak już może w prosty sposób do tego nawiązać, to generalnie ten ruch kabalistyczny, czyli generalnie to jest to samo, co w gnostycyzmie było i w różnych wcześniejszych ruchach. Chodziło o to, że poprzez tam był taki system, który ja też w swojej książce zawarłem to w jednym z rozdziałów, bardzo krótko, na dwóch może stronach, ale generalnie w jakiś sposób to się łączy z ruchami religijnymi z punktu widzenia elit. To, o czym ty mówiłeś, tak, że uzyskania jakby przekształcenia tego świata i w jaki sposób to, w jakim kierunku to wszystko dąży. Natomiast no, chodziło o to, że w tych ruchach kabalistycznych główny system polegał na tym, że Bóg stworzył świat z liter, z liczb, czyli to, co my mamy, powiedzmy, w takiej już popularnej formie kulturowej podane w Matrixie. Świat dokładnie tak wygląda. Czyli my jesteśmy zamknięci tutaj w takiej bańce, w takim systemie i tym systemem możemy manipulować. Możemy zmieniać ten system, możemy tworzyć nowe życie, możemy tworzyć nowych ludzi. Tak jak tu mamy jakieś w mitologii typu postacie, typu golem. I w kabalizmie to wszystko może być tworzone, tak? Nie ma żadnych ograniczeń. Możemy stworzyć nowego człowieka, możemy wytworzyć jakiekolwiek rzeczy, jakie tylko nam się chce i po prostu nie ma żadnych ograniczeń. I z tego powstały systemy naukowe, nowoczesne, nowożytne. Ludzie sobie też z tego rzadko kiedy zdają sprawę, że większość naukowców, tych, którzy wyszli z Royal Society, typu Newton i tak dalej, oni byli wszyscy kabalistami. I te nowoczesne systemy właśnie, prawdopodobnie ta cała rewolucja naukowa, która powstała, to była wytworzona już nie przez chrześcijaństwo, tylko przez ludzi, którzy się zajęli na poważnie kabalizmem, który był zakazany i był ścigany przez cały okres, kiedy jeszcze chrześcijaństwo miało panowanie w Europie. A mniej więcej już po rewolucji francuskiej też był koniec, moim zdaniem. I to już się zaczęło rozlewać, to wynikła z tego potem rewolucja, ta naukowa, ale ona była kompletnie z innego kierunku podana. I to właśnie, czyli styk, i tu mamy ten styk religii z nauką. I no to mówię, to jest temat na kolejną, osobną dyskusję. Jasne. Na osobną dyskusję, która jest dosyć zawiła, bo tu trzeba troszeczkę więcej kontekstu historycznego podać, żeby ludzie zrozumieli dokładnie, o co chodzi. Ale to, co wszystko dziś się dzieje,
było zapisane w książkach tych kabalistycznych, że to wszystko można zrobić i dzisiaj po prostu to się robi. Tylko tak, na masową skalę. Jeżeli ktoś myśli, że tutaj bredzimy, to można sobie w YouTube na przykład wpisać Kabala, Michio Kaku, fizyka kwantowa i tam pojawią się takie filmy, w których to właśnie fizycy kwantowi zachwycają się kabałą, jak ona to wspaniale wszystko opisała, co my teraz w fizyce odkryliśmy, między innymi. I oni to mówią otwartym tekstem i są to mainstreamowi naukowcy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja tylko jeszcze przed samym końcem, jeżeli ktoś chciałby wniknąć w te wszystkie problemy jeszcze głębiej, to odsyłam jeszcze raz do książki Jana Białka Tech, która jest moim zdaniem no, chyba najlepszą obecnie książką dotykającą takich rzeczy, które w Polsce są bardzo, bardzo mało znane. A jeżeli ktoś chciałby jeszcze więcej, to jest taka strona prisonplanet.pl i tutaj fantastyczne audycje tematyczne w zakładce Radio i TV, jeżeli ktoś lubi oglądać i jest ich tutaj naprawdę dużo i każda jest przepełniona i fantastycznymi analizami, informacjami, a także często sprawą wizualną. No a poza tym cała ta strona zawiera mnóstwo informacji, nie tylko tych, które się wyświetlają na pierwszej stronie od razu dostępnych. Warto jest hasła wpisywać po prostu w tą wewnętrzną wyszukiwarkę, które Państwa interesują, na przykład, nie wiem, kabała, chociażby, czy też rzeczy, które poruszaliśmy i pojawią się serie artykułów, które w bardzo dogłębny sposób wyjaśniają sprawy, które dzisiaj w ogóle tylko liznęliśmy. I tam też są tłumaczenia książek, o których rozmawialiśmy, tłumaczenia fragmentów, nazwiska. Można to badać samemu, jeżeli ktoś nie wierzy, albo ktoś myśli, że się myli autor, albo ja się mylę. Oczywiście gdzieś się na pewno możemy mylić, tutaj nie jesteśmy wyroczniami, może nam to wskazać. Natomiast dzisiaj dziękuję Ci bardzo, że zechciałeś ze mną porozmawiać i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się taką audycję nagrać właśnie o tym, co powiedziałeś i może dotknąć bardziej spraw tych religijnych, bo one tak jak mnie się również wydaje, są tutaj bardzo ważne i zupełnie na razie nie wypływają na powierzchnię. Natomiast na sam koniec ostatnie krótkie pytanie, to kiedy będzie lepiej? Powiedz mi, kiedy w końcu to się skończy, to wszystko na co czekamy, żeby się skończyło, że będzie lepiej? Mhm. No, jak mam być szczery, to nigdy. A może w tym 2050, nie? Bo wtedy tam między innymi piszesz, że chyba już wtedy ceny się ustabilizują za prąd i energię. No tak, tylko tu mamy jeszcze problemy, że w cały ten proces jest jeszcze wpisany potężna redukcja populacji. Oj, nie dotykajmy tego, bo za bardzo byśmy naruszyli system w tym momencie. Myślę, dobrze, że tam... To wiesz, może zadrgają jakieś tamte... Algorytmy przepisujące nasze dźwięki na słowa mogą to wszystko wychwycić. Dzięki jeszcze raz serdeczne. Dziękuję bardzo za zaproszenie i no, miejmy nadzieję do usłyszenia. Pozdrawiam. Dziękuję.